Rozważamy pierwszy list Piotra. Tak, rozmyślałem przedtem, zanim rozpocząłem ten list i chcę jeszcze później kontynuować ten drugi list. Co takiego jest ważnego, na co zwraca apostoł Piotr uwagę do tych nowo nawróconych chrześcijan, co powinni wziąć pod uwagę. A później ten drugi list jest bardziej taki, który wzywa nas do czujności i do, do duchowego wzrostu. Zresztą, jeden i drugi jest z tym związany, bo kiedy człowiek rodzi się na nowo, to jest prowadzony, nauczany przez Słowo Boże, że powinien czynić postępy. Powinniśmy czynić postępy w różnych dziedzinach. Julia mówi o wzroście w wierze, o wzroście w miłości, o wzroście w poznaniu, a więc. Nowonarodzenie to jest początek, to jest dopiero start, a później jest bardzo ważne to, jak ten bieg nasz wiary wykonujemy i aby on zakończył się takim chlubnym końcem, tak jak pisze Paweł, że biegu dokonałem, wiarę zachowałem, odłożony jest wieniec, wieniec żywota. Mówiłem ostatnio w oparciu o ten list Piotra, że apostoł Piotr zwraca uwagę na to, w jaki sposób, jak drogo zostaliśmy wykupieni. I w niedzielę kontynuowałem mówiąc na temat krwi Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że poselstwo krwi Jezusa jest jednym z najbardziej nielubianych przez diabła. On nie chce, żeby ludzie usłyszeli to poselstwo, w jaki sposób Bóg nas z sobą pojednał, w jaki sposób możemy, na jakiej podstawie możemy do Boga przystąpić. Ale mamy też tą świadomość, tak jak pisze objawienie, dwunasty rozdział, jak czytaliśmy, że krew Jezusa Chrystusa, ta ufność w tej krwi daje nam zwycięstwo wobec oskarżyciela, pozwala nam, pozwala nam dawać odpór jego oskarżeniom. I teraz, idąc konsekwentnie w drugi rozdział, Rozpoczyna się tutaj takim wezwaniem, odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę. Inaczej mówiąc, apostoł Piotr, zwróćcie uwagę, że często Boże Słowo, czy autorzy listów, które piszą, jakby wracają do pewnych rzeczy, które już wcześniej poruszyli. I apostoł Piotr tutaj wraca do pewnej kwestii, jaka jest związana, z naszym uświęceniem, bo już wcześniej w tym pierwszym rozdziale yy, mówi świętymi bądźcie, bo Pan mówi, bo ja jestem święty, a tutaj jakby dalej kontynuuje tą rzecz w jakiś sposób praktycznie, a więc jak Kościół, jak Kościół ma się budować w dom duchowy i święte kapłaństwo, bo tak Później on pisze w piątym wierszu tego drugiego rozdziału: I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. A więc, jeżeli mam się budować, jeżeli mam wzrastać i sprawiać, że duchowy dom Pana będzie się budował właściwie, i jeśli ja mam wzrastać w tym świętym kapłaństwie, to tutaj apostoł Piotr wzywa do pierwszej rzeczy: jeszcze raz, odrzuć od siebie wszelką złość, wszelką zdradę, obudę, zazdrość i wszelką obmowę. To słowo obmowa też jest tłumaczone jako wszelkie oczernianie, wszelkie obmawianie drugich. To słowo oczernianie też możemy zrozumieć, czy możemy odnieść do samych siebie. Bywa tak, że sami siebie przed sobą oczerniamy. Chciałem, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Zdarza się tak. I to robią te siły ciemności destrukcyjne, że człowiek sam siebie zaczyna nienawidzieć. Uważać siebie za absolutnie nic, do niczego nie nadający się. I apostoł Piotr wzywa wszystkich, nie tylko, żebyśmy nie obmawiali innych, nie oczerniali innych, ale abyś też nie oczerniał samego siebie w swoich oczach, aby nie nastąpiła destrukcja dla twojego serca, umysłu. Wiecie, człowiek może dojść do tak zwanej autodestrukcji, że a diabeł, on się lubuje w tego rodzaju rzeczach, podsyca to, wielu młodych ludzi targa się na życie, bo nie widzą sensu dalej życia, im się wydaje, że są do niczego, nic nie osiągną, nie są w stanie nic zrobić. Dlatego kiedy stałeś, staliśmy się bożymi ludźmi, to on mówi, odrzuć się wszelką złość, Zdradę, obłudę, zazdrość i to oczernianie. Z, czyli jest coś, co powinniśmy zdecydowanie, czemu powinniśmy się przeciwstawić. A więc jeżeli wpadasz w złość, Biblia mówi, odrzuć to. Jeżeli zazdrość jest w Tobie, Piotr mówi, odrzuć to, usuń to, nie zazdrość, nie, nie, nie próbuj chcieć mieć tego, co mają inni. Nie bądź obudnym człowiekiem. Czyli w takich bezpośrednich relacjach starasz się pokazać, że jesteś przyjaźnie nastawiony, ale to nie jest prawda. Tam wewnątrz wiesz, że nie jesteś przyjaźnie nastawiony. Odrzućcie to wszystko. Co to jest? To jest świętość. To znaczy, oddzielam od siebie, odrzucam wszystko to, co Boga nie chwali. Bardzo podobnie pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan i w liście do Kolosan. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. To jest czwarty rozdział listu do Efezjan, 25 wiersz. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, Zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, niech będą usunięte spośród Was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak I Wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Odrzućcie to wszystko. To jest taka, taki kontekst. Nie dawaj diabłu przystępu. Bo jeżeli nie odrzucimy tych rzeczy negatywnych, tych złych, grzesznych, dajemy diabłu przystęp. On będzie rościł sobie coraz większe prawo i więcej miejsca w naszym życiu. Jeżeli tego nie odrzucę, czy mam moc, aby to odrzucić? Czy jako Boże dziecko mam moc, aby to odrzucić? Wydaje mi się, że tak. Bo Chrystus mieszka w nas. Ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na tym świecie. Ja w Chrystusie i przez Chrystusa mam moc, aby to odrzucić, aby to usunąć z mojego życia. To jest ciekawe, drodzy, bo czytaliśmy: Oni są odrodzeni, oni, oni doświadczyli mocy krwi Jezusa. Jednak Piotr mówi do nich: właściwie powinniśmy powiedzieć, no przecież to już jest zupełnie nowy rodzaj życia. On mówi: odrzućcie. To znaczy, że te rzeczy, z tymi rzeczami ty i ja gdzieś tam borykamy się w naszym chrześcijańskim życiu. Ten stary człowiek, ta stara natura, ciągle będzie próbowała zająć miejsce, to pierwsze miejsce w naszym życiu. A więc to nie jest tak, że, że po prostu ja tutaj nie mam nic do zrobienia. Ja muszę coś zrobić, muszę się temu przeciwstawić. I pierwsza rzecz, jeżeli mamy się budować w duchowy dom i w święte kapłaństwo, tak jak tutaj jest napisane, to znaczy, że muszę w tym kierunku zadziałać, pozwolić Duchowi Świętemu Słowu Bożemu, przyjrzeć się samemu sobie, aby. Usuwać za każdym razem, ile razy jest taka potrzeba, te rzeczy, które Bogu się nie podobają. Dalej, nie chcę się na tym dłużej, może rozwodzić, chciałbym na czymś innym dzisiaj się bardziej skoncentrować. Mówiliśmy o Słowie, a więc pierwsza rzecz odrzuć te rzeczy, które wiesz, że Bogu się nie podobają, o czym jednoznacznie Słowo Boże mówi, że się Bogu nie podobają. Jeżeli masz problem z oczernianiem samego siebie, to może byłoby dobrze powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za to, kim jestem, kim mnie uczyniłeś. Bo z drugiej strony, trudno, pamiętacie, jest przykazanie miłości. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czyli musisz siebie akceptować, miłować, przyjąć, abyś mógł miłować innych. Wiecie, ten brak miłości samego siebie, takiego, takiego zdrowe, zdrowej miłości samego siebie, powoduje, że krzyw... zaczynamy przez to też krzywdzić innych ludzi, poniżać innych ludzi. Bo to niesie z sobą pewne, pewne konsekwencje. A więc odrzuć to wszystko. Dziękuj Bogu, Bądź wdzięczny, oddaj chwałę Bogu, i zobaczysz, jak Bóg będzie podnosił Ciebie i będzie Cię błogosławił. Po drugie, dlatego, że narodziliśmy się na nowo, mamy moc temu się przeciwstawić w mocy Bożej, ale też mamy zapragnąć tego mleka słowa. I na ten temat dużo już mówiłem, całe kazanie poświęciłem niedzielne niedawno. Dla nas jest to zrozumiałe. Muszę karmić się słowem. Muszę karmić się słowem. Gdy tak rozmawiamy z sobą między pastorami, to muszę powiedzieć, że mamy takie przykre refleksje, że dzisiaj nawróceni chrześcijanie, jeżeli już czytają Nowy Testament, to Starego praktycznie prawie, że nie znają. Jakby za trudne jest im czytać Stary Testament. Ale Całe pismo przez Boga jest natchnione. I możesz, że tak powiem, iść krok po kroku z modlitwą. Panie, daj mi zrozumienie i objawienie Twojego słowa. I Bóg będzie nam objawiał, bo Stary Testament przepięknie maluje prawdy, które są w Nowym Testamencie i, i podkreśla prawdy o żywym Bogu. A więc bądź fanem duchowego mleka, jakim jest Słowo Boże. Bądźmy tym, jak kiedyś tutaj do młodzieży jedno z pierwszych spotkań było, mówię: Czy surfujesz po Biblii? Po internecie to wiecie, to tak idzie nam prosto, nie? Tak... Ale pytam, czy surfujesz po Biblii? Bierzesz, aha, tu jest gdzieś odnośnik, tu jest jeszcze jeden. I może minąć godzina dwie, to już za dużo. Chwila. Popatrzcie, ile czasu. Jak szybko płynie czas, kiedy jesteśmy w internecie, wiadomości jeszcze takie, jeszcze to i, i tamto. A Bóg mówi: Jeśli chcesz duchowo rozwijać się w duchowe kapłaństwo, wbudować w dom duchowy, być przygotowany, kiedy Jezus przyjdzie, to nie tylko. Rób remanenty i usuwaj to wszystko, co Boga nie chwali. Ale też napełniaj się, nasycaj się Jego Słowem, bo Jego Słowo jest codziennym duchowym chlebem, wzmocni Twego ducha, wyprostuje nasze myślenie. Będziemy mieli wiarę, bo przez Słowo przychodzi wiara i właściwe poznanie. Tak więc to jest druga bardzo ważna, bardzo ważna rada apostoła Piotra. I on idzie tutaj konsekwentnie. On nazywa nas i wzywa nas do tego, że mamy przystąpić do kamienia żywego. Dzisiaj jeden z pastorów mnie zapytał: Rano dzwonił mój przyjaciel i mówi: Wiesz, ktoś mnie pytał: Dlaczego my nie jesteśmy nazwani cegłami, tylko kamieniami? Ja mówię: Ja znam odpowiedź. Kiedyś nad tym myślałem. Wiecie dlatego, że w oczach Bożych uznanie nie znajduje to, co pochodzi z naszego własnego wysiłku. Kamień jest dziełem Boga, cegła jest dziełem człowieka. Kościół nie jest zbudowany z cegieł, czyli poprzez nasz wysiłek ludzki. Kościół zbudowany jest, jest dziełem samego Boga, dlatego Jezus nazwany jest kamieniem żywym. Ale nie tylko on. I wy jako kamienie żywe. Ty i ja zostaliśmy mocą Bożą ożywieni dla Boga. To jest moc Boga. Ja mogłem przyjść taki, jaki jestem, dzięki Bogu, że mogłem przyjść brudny, słaby, niezdolny do zmiany i powiedzieć: Boże, ratuj mnie! Ale to on w tym momencie, kiedy do niego zawołałem, on mnie wziął w swoją rękę, on przemienił moje życie, tchnął nowe życie we mnie, stałem się i stałeś się żywym kamieniem. Amen? To ja kiedyś mówiłem, wyczytałem gdzieś, że żywy kamień stawał się żywy wtedy, kiedy budowniczy ten gdzieś leżący tam kamień brał w rękę. On był martwy do tego momentu, ale kiedy on go wziął i włożył go w budowlę, ten kamień stawał się żywy. Tak samo Bóg ciebie i mnie wziął w swoją rękę, przemienił, dał nam nowe życie i nie ma tu żadnej chluby w nas. To jest jego dzieło. Biblia tak mówi, że ty i ja jesteśmy jego dziełem. Amen. Efezjan, drugi rozdział tak mówi: Jego dziełem jesteśmy. Dosłownie poematem jesteśmy. To on uczynił. Dlatego nie cegiełki, kamienie, żywe. Przez, dzia, przez moc Boga, aby się nikt nie chlubił, kościół zbudowany jest z żywych kamieni. Tak więc powiedziałem mojemu przyjacielowi, tak to rozumiem i, i, i myślę, że, że chyba się zgodził ze mną. Oczywiście. <laughs> Tak więc, jako kamienie żywe, Chrystus pierwszy, przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Pierwszy Chrystus, później my, którzy staliśmy się żywymi kamieniami. To jest ciekawe w tym fragmencie Bożego Słowa. Jezus nazwany jest skałą. Dla mnie to jest ważne dlatego że Kościół zbudowany jest na skalę. I tutaj apostoł Piotr mówi tak, oto wiersz szósty, oto kładę na Sionie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, że jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień, ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o, o który się potknął i skałą zgorszenia ci, którzy nie wierzą słowu. Potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Zobaczcie, jak, kluczowe jest, jak kluczowa jest kwestia w, zaufania słowu. Ci, co nie wierzą słowu, potykają się o to słowo, którym jest Chrystus. I Chrystus tutaj nazwany jest skałą skandalu, zgorszenia. Petra skandalu. Tak dosłownie Piotr to pisze. Skała. A kiedy Jezus rozmawia z uczniami i pyta ich, za kogo mnie ludzie uważają. Wtedy Piotr powiedział, Tyś jest Chrystus. Jezus powiedział, Piotrze, ty jesteś Piotr, nie skała. Petros znaczy kamień, odłamek skały. Ty jesteś. Petros, A ja na Petra na skalę, i to jest to słowo petra, ja na skalę zbuduję mój kościół. Słuchajcie, Kościół nie może być zbudowany na ułomnym, grzesznym człowieku. Nigdy to nie było planem Boga. Nigdy. Apostołowie są w fundamencie Kościoła, ale nie są tym pierwszym fundamentem tam od spodu, tą skałą, na której zbudowany jest Kościół, jest w nią Jezus Chrystus. I w całym Starym Testamencie, kiedy tą sprawę badałem, i w psalmach, i w księgach samuelowych, i u proroka Izajasza, za każdym razem pojęcie skały odnosi się do żywego Boga. To on jest fundamentem, skałą, na której Kościół jest zbudowany. A my, pierwszy ten węgielny kamień, ten kluczowy, spajający, też zwany spajającym kamieniem, jest Jezus Chrystus. Nazywany tutaj węgłowym, czyli dwie ściany, które opierały się o ten węgielny kamień, albo kiedy budowano, jak się to, sklepienie. Wtedy nie, nie miano takich narzędzi jak dzisiaj. Nie było cementu, żelaza tak, w taki sposób. Te kamienie ustawiano i ten węgielny kamień, ten spajający, on, na sam koniec został nakładany i te, dwie, te, te dwa łuki opierały się o ten kamień węgielny, spajający. Trzymał to sklepienie, trzyma, trzymał tą budowlę. Tak więc dobrze, dobrze jest wiedzieć, jak on buduje swój kościół. Począwszy od Chrystusa i na Chrystusie i przez Niego i nas, których ożywił, sprawił, że nas włącza w tą swoją, swoją budowlę. Dlatego jest napisane, że mamy się budować w duchowy dom. Mamy się budować w duchowy dom. Drodzy, staliśmy się Bożym ludem i ten duchowy dom, on pisze tutaj, Piotr pisze, jesteście wybranym rodem w wierszu dziewiątym. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Popatrzcie, kiedyś nie należeliśmy do Boga. Byliśmy dalecy od Boga, ale teraz w Chrystusie staliśmy się bliżsi Bogu. Kiedy Słowo Boże najczęściej, kiedy mówi: zostaliśmy wybrani, ma na myśli przeznaczenie i cel. Do czegoś Ty i ja zostaliśmy wybrani. Nie chodzi o to, że to jest wybranie, my, my do zbawienia, inni na potępienie. Nie. Kiedy zostajesz wybrany, to znaczy, że Bóg ma cel, powołanie dla każdego z nas. To jest jakby taki pierwotny sens wybrania. Paweł w liście do Efezjan mówi, że wybrał nas i przeznaczył nas, abyśmy byli święci i nienaganni. Wybranie ma przeznaczenie. Kiedy ludzie czasami się zastanawiają, Paweł pisze w liście do Rzymian: Jakuba umiłowałem, a Ezawem zgardziłem. I niektórzy myślą, że to jest kategoria zbawienia i potępienia. Jakub do zbawienia, Ezaw na potępienie. Nie. Pierwsza myśl jest zupełnie inna. Jakuba wybrałem, i to moje wybranie wiąże się, że z Niego uczynię mój lud, przez którego rozsławię moje imię. To jest główny cel. To nie znaczy, że Ezaf został odłożony na potępienie. Nie. Bóg miał też plan dla Edomitów. To jak później kto postępuje, to już jest inna kwestia. Ale. Ale takie jest, tak jest pierwotne założenie, bo my często to kojarzymy, aha, to Bóg tego wybrał, a tamten już jest przegrany. Nie, Bóg sobie wybiera. Bóg wybiera Kościół, wybrał nas, abyśmy stali się żywymi kamieniami, stali się duchową budowlą i stali się królestwem i kapłaństwem. Czy myślałeś o sobie, że jesteś kapłanem Jezusa Chrystusa albo kapłanką? Biblia mówi, to jest jego cel, abyśmy stali się królewskim kapłaństwem, abyśmy służyli żywemu Bogu. Kiedy myślę, że, o dom, że jesteśmy duchowym domem, jak inaczej Pismo Święte nazywa Kościół, jeśli chodzi o budowlę? Mówi, że jesteśmy świątynią, mieszkaniem, domem Bożym. A więc chciałbym, żebyśmy to zobaczyli. Jeśli jesteśmy domem Bożym, to znaczy, że razem jako społeczność, kościół, jesteśmy miejscem przebywania i zamieszkania Pana. Tym jest kościół. Ta budowla z tych żywych kamieni właśnie tym jesteśmy. Drugi list do Koryntian 6:16. Tak to pięknie ujmuje. Drugi, do Koryntian 6,16. Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Bóg, mieszkający w tej żywej budowli, Jaką jesteśmy my. To znaczy, że On tutaj jest. On z radością przebywa tam, gdzie jest Jego budowla, tam, gdzie jest Jego świątynia, którą jesteśmy. W pierwszym liście do Koryntian tak samo to jest powiedziane: Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? A więc budowanie się w dom duchowy to jest budowanie się na mieszkanie dla Boga, dla samego Boga. On jest w centrum, on w nas zamieszkuje. Ale tutaj też jest podkreślone: budując się, mamy budować się nie tylko w dom duchowy, ale też w święte kapłaństwo. Kiedy Bóg wybrał Izraela, czytamy w drugiej księdze mojżeszowej w XIX rozdziale, jaki był jego plan dla Izraela, dziewiętnasty rozdział, wiersz piąty i szósty drugiej księgi mojżeszowej. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała Ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz. Synom Izraelskim. Kiedy Bóg wybrał sobie Jakuba i wybrał sobie Izraela jako swój lud, miał cel: będą królewskim, kapłaństwem, kapłańskim narodem Przed, dla innych narodów. Bóg postanowił objawić dla innych narodów siebie właśnie poprzez ten naród. Teraz pomyślmy, w tym nowym przymierzu Bóg rozszerzył. Rozszerzył to o nas, że my razem z nawróconymi z Żydów, my poganie nawróceni do Chrystusa, stajemy się królewskim kapłaństwem. Należymy i jesteśmy tak samo jak wcześniej Bóg zaplanował dla Żydów jego kapłaństwem. Księga Objawienia, pierwszy rozdział, nam o tym wyraźnie, wyraźnie mówi. Wiersz szósty. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki, wieków. I w wielu innych miejscach, także w dwudziestym rozdziale objawienia jest napisane, że z każdego narodu i języka uczynił nas swoim królewskim kapłaństwem. Czyli powiem tak: w Nowym Przymierzu nie ma podziału na laików i kapłanów wszyscy zbawieni odrodzeni ludzie stają się w Chrystusie Jezusie kapłanami Boga wszyscy słuchajcie to jest z jednej strony wielkie wyróżnienie i przywilej a z drugiej strony wielka odpowiedzialność przed Bogiem bo kapłan ma coś do zrobienia tak jak te kamienie w w tej budowli, którą jesteś, którą jest świątynia Boża, mieszkanie Boże, którym jesteśmy, one muszą zająć swoje miejsce, pozwolić budowniczemu Bogu postawić się w konkretnym miejscu w kościele. Tak zresztą Paweł pisze, pisząc o członkach kościoła, że każdego umieścił tak jak chciał. To jest niesamowicie ważne. Wiecie, my się wzdrygamy. Dzisiaj ludzie nie chcą w ogóle, żeby ich gdzieś tam. Umieścić w jakimś konkretnym zboże. Ale nauka Słowa Bożego zupełnie inaczej mówi. Dlaczego tak jest? Bo on według własnej myśli, według własnego wzoru, on buduje kościół. I raz go przyrównuje do ciała, raz go przyrównuje do budowli, i raz go przyrównuje i mówi, że jesteśmy kapłanami Boga. Każdy z tych obrazów, Mówi nam o wielkim przywileju, ale też mówi nam o wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem. Nikt nie znajduje się przypadkowo w kościele. Zostaliśmy przez Boga powołani, zbawieni, oczyszczeni i umieszczeni w kościele, w konkretnym kościele, aby być tą żywą budowlą i aby być królewskim, królewskim kapłaństwem. Powiedziałem: Nie ma podziału. W Starym Przymierzu, Potrzebni byli kapłani. Oni stali między Bogiem a ludem Bożym. Ale w Nowym Przymierzu nie. Wszyscy w Nowym Przymierzu, nawróceni, odrodzeni ludzie, stają się kapłanami Boga. Chciałbym to podkreślić i na tym dzisiaj to zakończyć. Co to znaczy, że jestem kapłanem Boga? Kapłan w Starym Przymierzu składał ofiary za grzechy. Różnego rodzaju ofiary, ślubowania, pojednania, za grzech. Ale to już minęło. My już zostaliśmy wykupieni jedną ofiarą, doskonałą Jezusa Chrystusa. Haleluja. Ale jesteśmy kapłanami. Bez względu na to, ile mam lat, jestem mężczyzną czy kobietą, jestem kapłanem. Kapłan ma coś do zrobienia. W liście do Rzymian 12.1.2 czytamy, że powinniśmy samych siebie składać Bogu na ołtarzu jako żywa, święta, miła, przyjemna Bogu ofiara. Inaczej mówiąc, ten, który należy do Chrystusa, powinien całego siebie składać Panu na ofiarę. Zwróćcie uwagę, tam jest mowa żywa ofiara. Martwi byliśmy. W Chrystusie zostałem ożywiony. Dlatego, że zostałem ożywiony, mogę Bogu składać ofiary jako żywy, a nie martwy. Bo trup, cóż może trup zrobić? Człowiek nieodrodzony nazwany jest dosłownie trupem. W liście do Efezjan w drugim rozdziale jest napisane, że umarliśmy przez upadki i grzechy. I tam jest dosłownie mowa o człowieku, jego ciele martwym. Ja byłem, ty byłeś Marty, teraz żyjesz. Z łaski Bożej, przez moc Ducha Świętego, ożywiony przez Słowo, aby składać jako żywy, oddawać siebie Bogu na ofiarę, aby służyć Bogu. Gdziekolwiek On będzie chciał, gdziekolwiek On będzie mnie chciał używać, ja jestem gotów. Bo przecież jestem jego kapłanem, a kapłan składa ofiary. I przede wszystkim ten nowotestamentowy kapłan składa samego siebie na ofiarę. Poświęcenie i oddanie Bogu swojego życia. Ja to chcę jeszcze przeczytać z tego 12 rozdziału listu do Rzymian. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. Dotyczy to także. Sióstr. Abyście składali ciała swoje. Ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być rozumna. Tu jest przetłumaczone duchowa wasza Tam jest rozumna służba wasza. A nie upadamniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc czy ja jestem oddany? Czy jestem oddany, czy ja całkowicie siebie oddaję Bogu? Bo jestem kapłanem. Druga rzecz, która jest niezwykle ważna, bo mamy jako kapłani składać ofiary. Ofiara chwały, Hebrajczyków 13:15. Że mamy składać Bogu ofiarę chwały. Drodzy, dlatego. Wybaczcie, ale będę przypominał, wzywał nieustannie, kiedy zgromadzamy się jako królewskie kapłaństwo na tym miejscu. Jesteśmy do czegoś wezwani. Do oddawania chwały Bogu. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, w wierszu 15 czytamy przez Niego, przez Chrystusa, więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Zwróćcie uwagę, ofiara pochwalna, usta, które wyznają. Drodzy, kiedy tutaj jesteśmy, nasze usta powinny być otwarte. Czy w indywidualnej, czy w społecznej modlitwie, jesteś kapłanem, który ma składać chwałę, ofiarę chwały dla Boga. Bo jesteśmy królewskim kapłaństwem. Wiecie, to byłoby. Ogromne przestępstwo w Starym Przymierzu, gdyby kapłan nie był posłuszny i nie składał ofiar tak, jak Bóg nakazał. Ja chciałbym zachęcić siebie, każdego z nas nie pozwólmy, aby przeciwnik sprawiał, że kiedy jest zgromadzenie, nasze usta są zamknięte. Powiecie, to ma niesamowity wpływ na to, co się ma, będzie działo, czy ma dziać w zgromadzeniu. Kiedy jest wiara, żywa wiara, oczekiwanie, chwała, kiedy ludzie zaczynają wielbić Boga, to dajemy możliwość działania temu, który mieszka w świątyni, temu, który jest pośród nas, dajemy możliwość działania Duchowi Świętemu. Ale kiedy pozwolimy, żeby diabeł tak nas uciszył, zamknął, no w tym momencie pozbawiamy się i Boga chwały, i pozbawiamy się wielkiego błogosławieństwa. Zobaczcie, Kolosan, e, e, przepraszam, Efezjan 5:19 i Kolosan 3:16 mówi podobną rzecz: kiedy Kościół jest e, pełen Ducha Świętego, to, to musi się wylewać z Kościoła na zewnątrz e, w zgromadzeniu. Piąty rozdział listu do Efezjan. Osiemnasty, 19 wiersz. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Jeśli bądźcie pełni ducha, to dalej pisze Paweł, rozmawiając z sobą, przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I w liście do kolosem jest ta sama myśl. Tam jest z kolei położony akcent napełnieni słowem. Kiedy słowo Chrystusowe mieszka w tobie i we mnie w obfitości, wtedy będzie właśnie pieś, chwała, uwielbienie, dziękczynienie czynione. Bo jesteśmy królewskim kapłaństwem. Kapłan ma składać ofiary siebie na służbę Bogu. Ta służba czy... Ta ofiara z nas ma być czysta, abyśmy mogli służyć Bogu, oddzielona od tego wszystkiego, co Boga nie chwali, bo jesteśmy kapłanami. Ofiara chwały, ofiara pieśni, hymnów dla Boga. Dalej, apostoł listu do Hebrajczyków mówi, że mamy Okazywać dobroczynność i wzajemną pomoc, gdyż takie ofiary podobają się Bogu, i też miłosierdzie. Myślę, że Kościół, w kościele powinniśmy mieć serce pełne miłosierdzia. Miłosierdzie pozwala nam spojrzeć na siebie łagodniej. Człowiek krytyczny nie jest dobrym kompanem, ale ten, kto ma miłosierdzie, potrafi czasami przejść przez takie nasze słabości, drobne błędy. Okazuje miłość. Bóg jest pełen miłosierdzia. Gdyby Bóg nas tak punktował za wszystko, to byśmy. On wie, jacy jesteśmy, on pracuje nad nami, ale jest pełen miłosierdzia, cierpliwości wobec nas. To jest jedna z bardzo ważnych rzeczy kapłana. Zwróćcie uwagę, tam w liście Piotra, kiedy mowa jest o, o tym, że uczynił nas królewskim kapłaństwem, tam jest powiedziane, po co nas uczynił królewskim kapłaństwem. Jakby kontynuując to dalej, mówi, abyście, wiersz dziewiąty, abyście rozgłaszali cnoty tego, który Was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc jest zadanie do wykonania. Zobaczcie, w centrum jest Chrystus. Jestem kapłanem Chrystusa, aby mówić o Nim, o Jego cnotach, czyli o Jego charakterze, o Jego naturze, o tym jak dobry jest, o Jego doskonałości. Kapłan Jezusa Chrystusa. Zostałem uczyniony Jego kapłanem, aby rozgłaszać, mówić o Jego doskonałości. Nic dla nas i nikt dla nas nie jest ważniejszy od Niego. Nikt nie jest na pierwszym miejscu oprócz Niego. On zajmuje to miejsce. Dlatego ludzie dziwią się, dlaczego Wy ciągle mówicie o Chrystusie? No ale o kim mamy mówić? kto nas odkupił, kto za nas umarł, kto jest z nami, kto obiecał, że nas nigdy nie zostawi i tak dalej, i tak dalej. Jak mogę mówić o kimś innym? Kto jest moim arcykapłanem i wstawia się za mną? Właśnie on. O nim jest napisane. Nikt inny mnie nie broni. Nikt inny nie broni mnie przed oskarżeniami diabła, jak właśnie Jezus. Jest Siedzi po prawicy Ojca tak i wstawia się za nami. A więc jestem kapłanem, aby mówić, jak wspaniałym on jest, jak mam wspaniałego zbawiciela, który tak drogo mnie wykupił. Jaki dobry on jest. Kapłan, i na tym będę kończył, kapłan, samo pojęcie kapłana to jest ktoś, kto buduje most. Kapłan stoi między Bogiem a ludźmi. Jak powiedziałem, nie ma podziału w Kościele już na kapłanów i laików, na duchowieństwo i wszyscy jesteśmy, dlatego że zrodzeni z ducha. Gdyby tak nie było, nie moglibyśmy w ogóle wzywać Pana, mieć z Nim społeczności, ale Ojciec takich szuka, którzy by mu w duchu i w prawdzie cześć oddawali. Dlatego jesteśmy duchowieństwem, bo nasz duch, że tak powiem w cudzysłowie, bo nasz duch został odrodzony. Duchowieństwie. ci, którzy mają społeczność z Panem, ożywionego, ożywionego ducha. I takie dwie refleksje. Jeżeli, dlatego, że jestem kapłanem, już nie stoję między, jakby nie ma tej potrzeby, tego obrazu starotestamentowego, ale dlatego, że mam przystęp do tronu łaski, ty i ja mogę wstawiać się przed Bogiem za Kościołem wierzącymi i wstawiać się przed Bogiem za tymi, którzy nie znają Boga. Prawda? Paweł Apostoł w liście do Efezjan wyraźnie mówi w szóstym rozdziale, módlcie się o mnie, abym miał śmiałość do zwiastowania Ewangelii. To jest ciekawe. Apostoł Paweł modli się, żeby Kościół go wsparł, prosi, żeby Kościół go wsparł, aby on miał śmiałość. W sensie, jeżeli Paweł nie miał śmiałości... Czy potrzebował zachęty? Cóż, dopiero my. Ale to jest ogromna odpowiedzialność królewskiego kapłaństwa. Słuchajcie, modlitwa grzeszników nie może być wysłuchana, chyba że pokutna, chyba że ratująca życie w danej sytuacji. Tylko ci, którzy mają z nim społeczność, są zrodzeni z ducha, mają społeczność z żywym Bogiem, oto mamy prawo stanąć przed Bogiem i wstawiać się za Kościołem. Za bratem i siostrą, za usługującymi, i mam prawo wołać do Boga o zbawienie tych, którzy nie znają Pana. To jest niesamowicie potrzebne, aby Kościół zajął to miejsce w tym wyłomie, aby ludzie byli ratowani. A więc wstawiennicza modlitwa, ale z tą modlitwą musi iść. Właściwe chrześcijańskie życie. Bo jeżeli nie będziemy prowadzić chrześcijańskiego życia, nasze modlitwy nie będą wysłuchane. Też nie będziemy dobrym świadectwem, bo ludzie patrząc na nas będą mówić: No tak, może i umie się modlić, ale to, jak żyje, to nie przynosi chwały Bogu ani jemu. Drodzy, powstańmy, aby się modlić. Chcemy razem społecznie uwielbić Pana i chcemy prosić Go, aby Bóg użył mnie takiego, jaki jestem w moich słabościach, ale chcę mu oddać siebie, żeby mógł mnie użyć w świadectwie, kiedy będę mówił o tym, kim jest dla mnie Jezus. Panie, tak dziękujemy Ci, że tutaj jesteś, że jesteśmy Twoim mieszkaniem, że postanowiłeś zamieszkać pośród swojego ludu. I Panie, chociaż nie rozumiemy do końca i może nie widzimy do końca, ale my wierzymy, tak jak mówisz, że Ty mieszkasz pośród swojego ludu. Panie, dziękujemy Ci, że należymy do Ciebie, jesteśmy Twoją własnością, drogo wykupieni. I dziękujemy Ci, że uczyniłeś nas swoimi sługami, swoim wybranym ludem i swoim królewskim kapłaństwem. Panie, nie chcemy być tymi, którzy gdzieś tam zaniedbują swoją posługę, ale wołamy do Ciebie, święty Boże. Dotykaj. Dotykaj nas, dotykaj naszych bliskich, dotykaj Panie, tego miasta, dotykaj tych, którzy nie znają Ciebie, Boże wszechmocny. Użyj nas, Panie. Daj, abyśmy z, całą, z całym przekonaniem, z całą odwagą, z całą miłością do Ciebie i ludzi mówili o Twoich cnotach. Jak dobry jesteś, jak łaskawy jesteś, jak pełen miłosierdzia jesteś. Panie, użyj nas jako swojego zboru. Pobłogosław nas, działaj w naszym życiu i przez nasze życie. Działaj w naszym zboże i przez nasz zbór, Panie. Tak wołamy do Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, chcemy się Tobą szczycić. I chcemy to czynić, Panie, w mocy Twojego świętego ducha. Amen.